Ja chciałem Państwu, proszę Państwa, Szymon, co ja tutaj robię, nie bardzo wiem, to że nie jestem specjalistą ani od learningu, ani od informatyki. Jestem mistrzem cukierniczym przede wszystkim. Przede wszystkim to jest moja główna działka i pasja. Przyjechałem do Państwa ze Śląska, pracuję zawodowo jako nauczyciel od kilkunastu lat. Mam tytuł nauczyciela dyplomowanego, uczę przedmiotów zawodowych związanych z technologią cukierniczą, piekarską w trzech typach szkół. Otóż w szkole zawodowej i wyżemieślniczej, to jest szkoła, gdzie główny nacisk kładzie się właśnie na edukację stricte zawodową, czyli bardziej na praktykę niż na teorię, która się teraz jest najbardziej ważna. Pracuję w zespole szkół zawodowych numer 1 w Żorach, czyli jest to duży zespół szkół, gdzie uczymy młodzież, począwszy od szkolnictwa zawodowego po technikum. Żeby mieć jeszcze bardziej taki obraz z dzisiejszej edukacji zawodowej, pracuję również w szkole zawodowej specjalnej z dziećmi głośnymi osobą w stopniu lekkim w Jastrzębiu-Zdroju. Nie będę Państwu pokazywał prezentacji, chciałem Państwu zaprezentować na żywo pewne możliwości, jakie dają multimedia w pracy z uczniami na praktycznie wszystkich poziomach edukacji. Moja przygoda, ja nie lubię słowa z e-learningiem, no niech będzie, moja przygoda z e-learningiem trwa w zasadzie od 2004 roku. Czym to się wszystko zaczęło? Gromadziłem prosto po studiach, byłem młodym facetem, jeszcze pełen zapału, a nie upalony jak dzisiaj. Prowadziłem zapiski mające pomóc mi w prowadzeniu zajęć, z względu, że jestem rzemieślnikiem, podjąłem działalność gospodarczą i równocześnie uczyłem w szkole, co było dla mnie zupełnie nowym wyzwaniem, zupełnie nową przygodą. Przygotowywałem się sumiennie do każdej lekcji, jak to dość powinno. Zbierały się tego wielkie segregatory i tomy. No i przyszedł czas na odświeżenie tego bałaganu. Udało się to wszystko jakoś usystematyzować. Udało się to przepisać pięknie na komputerze, kto jeszcze mało kto wtedy komputer posiadał. Powstała pewna baza jakichś informacji, konkretnie fiszek do kolejnych lekcji. Te fiszki udało mi się następnie pogrupować na pewne działy tematyczne. Działy tematyczne odnoszące się stricte do programu nauczania dla przedmiotu cukiernik i piekarz, czyli tej mojej dziedziny. I tak jak po kolei widzą Państwo na tablicy, mamy składniki chemiczne, czyli ta podstawa, następnie podstawy mikrobiologii, surowce, materiały i dalej specjalistyczne branże. Oczywiście cały ten materiał nie od razu powstał w ten sposób, jak go Państwo tej chwili mieli okazję oglądać. Po jakimś czasie miałem przyjemność prowadzenia kilku roczników osób kończących technikum, wówczas jeszcze kończących obroną pracy dyplomowej. Byłem promotorem kilku kolejnych roczników i takie moje pierwsze odczucie z pracy z tą młodzieżą było takie, iż ta młodzież nie bardzo widzi sens tych swoich wysiłków rocznych praktycznie do stworzenia prac dyplomowych, z tego względu, że te prace, jak Państwo wiedzą, pamiętają, być może gdzieś kończą w archiwum, czy nie daj Boże w zniszczalce. W zasadzie to jest cały efekt, oprócz dyplomu oczywiście, cały efekt pracy rocznej czy półtorocznej tych uczniów. Wymyśliłem sobie wspólnie z moimi młodszymi kolegami po fachu, iż spróbujemy stworzyć coś troszeczkę większego. Konkretnie przez kolejne lata roczniki kończące technikum uzupełniały treści kolejnie po sobie następujące. I te treści następnie po odpowiedniej selekcji, po dopracowaniu stylu i tak dalej, znalazły się w kolejnych tomach tego opracowania. Tak powstał almanach. Almanach cukierniczo-piekarski. Z założenia w wolnym tłumaczeniu almanach, czyli dzieło literackie pisane przez wielu autorów, bo tak jest. Tutaj w zebraniu tych materiałów uczestniczyło kilkadziesiąt osób, praktycznie z czterech czy nawet pięciu szkół województwa śląskiego. Jak te materiały prezentują się na dzień dzisiejszy? Pozwolę sobie Państwu zaprezentować, jaka tematyka Państwa z tych tutaj najbardziej interesuje.
Technologia po prostu. Dobrze, proszę uprzejmie. Proszę Państwa, żeby wyjść naprzeciw. Zaczekaj, bo tłumaczę Państwu macie słowa. Żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów. Oczywiście te materiały były najpierw w Wordzie, następnie w postaci HTML-a, strony internetowej, następnie PDF-u i tak ewoluowały aż do dzisiejszych, że tak powiem, czasów, gdzie młodzież częściej bierze do ręki telefon komórkowy czy też swój tablet niż sięga do książki czy wertuje materiały nawet w postaci PDF-u. W tej chwili ten podręcznik ogólnie składa się z ponad 500 stron. Ja mówię podręcznik, bo też nie bardzo lubię określenie e-book. Natomiast jak Państwo pewnie wolicie, jest to swojego rodzaju e-book. Ja nie lubię dopłacać do systemu edukacji, który z zasady jest publiczny, darmowy i ogólnie dostępny. Dlatego ograniczam się tylko i wyłącznie na tych narzędziach, które możemy mieć za darmo. Również te prezentacje, które Państwo będą mogli sobie zobaczyć, również każdy z Państwa może sobie przez 20 minut takie opracowanie zrobić. Może najpierw prezentacja w tej formie. To ten materiał można sobie ściągnąć do telefonu komórkowego i można sobie paluszkiem przepięknie przewijać. Tutaj Państwo chcieli cykelnictwo, proszę bardzo, uczeń zaczynając naukę w szkole zawodowej, praktycznie na tym materiale wszystkie kolejne lekcje, począwszy od pierwszych zagadnień wstępnych, kończywszy na egzaminach przyrodniczych. Czyli co nam to daje? Przede wszystkim uczniowi daje pewien komfort. Jeżeli nie ma delikwenta, piękna pogoda, jest wiosna, nie ma na zajęciach szkolnych, może sobie w parku na ławce zobaczyć, co w tym czasie koledzy przerabiali na kolejnych zajęciach. Mamy to w takiej bardzo ładnej formie prezentacji. Jest to atrakcyjna forma, ale tylko forma graficzna, bo to w tej chwili abstrahuję jeszcze od treści. Również można ten materiał odtworzyć sobie w postaci pliku PDF prostego oraz w postaci prezentacji we Flashu. Nie ma w tym momencie barier, jeżeli chodzi o ograniczenia sprzętowe. Praktycznie w każdym możliwym wariancie. Ale to jest tylko klikanie w kartki, tak? Nie ma jakiejś interakcji w środku? Nie, jeszcze w tym przypadku nie. No, ale będzie. Ale do tego również dojdziemy. Chciałem Państwu pokazać tam jeszcze, w jaki sposób te materiały ewoluują. Z tego względu, że jak powiedziałem, epoka prac dyplomowych minęła bezpowrotnie. Natomiast taka praca zespołów, czyli tworzenie jakiegoś projektu, jest bardzo dobrą metodą i również wkład uczniów w tworzenie tej biblioteki, bym powiedział, z tego zakresu warto wykorzystać. W tej chwili pracujemy z młodzieżą na takim projekciku, który się nazywa Almanach Wiki Experiment. Jak sama nazwa sugeruje, chodzi o narzędzie Wiki. Jak się nam zawoduje. W tej chwili młodzież wszystkiego rodzaju opracowania, referaty, tudzież inne tak zwane prace domowe może wykonywać oczywiście dla Państwa na kartce w formie wyprasowania, ale można również posłużyć się tym bardzo prostym narzędziem Wiki, ale to nie jest to. Jak wygląda w tej chwili uzupełnianie kolejnych treści almanachu? Otóż czeka niestety swoje.
Młodzież jest podzielona na zespoły zadaniowe. Przykładowo opracowujemy jakiś nowy temat z nowego działu. Z tego względu, że młodzież lubi pracować w grupach i w zespole, a tym bardziej w grupach uczniów niekoniecznie się spotykających codziennie ze sobą, możemy to wykorzystać przy współpracy z kilkoma szkołami. Problemy sprzętowe nie są Młodzież z różnych stron Polski może realizować określoną tematykę. Przykładowo, już proszę Państwa za reklamę, ale tak jak powiedziałem, opieramy się na materiałach domowych, więc również staramy się umieszczać na serwisach, które nam udostępniają przestrzeń darmową, aczkolwiek obciążoną troszeczkę reklamami. Mamy, proszę Państwa, tutaj w tej chwili taki projekt oparty właśnie o narzędzie Wiki, znane z Wikipedii. Tutaj każdy zarejestrowany, zalogowany uczestnik może prowadzić określone tematy, może zmieniać i uzupełniać dane treści. Te treści, panie ministrze, cukiernictwo, proszę bardzo, w jaki sposób powstają te treści następnie umieszczane w almanachu. Czekamy. Mamy kolejne. Do tego może wrócimy za chwileczkę, jak się tam załaduje. Pozwolę sobie jeszcze wrócić do tej pierwszej prezentacji. Oprócz gromadzenia zasobów w postaci tej multimedialnej biblioteki, pani pytała, czy jest możliwość jakiejś interakcji i aktywnych materiałów. Otóż oczywiście, że tak. Możemy do tych materiałów zawartych w tym naszym podręczniku. Mamy od razu zintegrowany z tym test, mamy kurs na platformie Moodle. Pokazuję Państwu na razie wersję tą darmową. Otóż tu też jest możliwość założenia, ktoś z Państwa pytał przed zajęciami, czy można założyć Moodle za darmo. Istnieją takie serwisy udostępniające zarówno hosting Moodle, jak również sam generator. Czyli nie muszą Państwo nawet się martwić o instalację tego narzędzia, bo można taką instalację dostać za free. Tylko Państwo nie chcę reklamować strony, bo Boże, natomiast jest serwis, który jeden z serwisów, który to umożliwia. W tej chwili za darmo i nie wiem, czy za jakiś rok, czy półtora nie będzie to płatne. Na tej platformie mamy kurs kwalifikacyjny dla zawodu piekarz i cukiernik. No to jeszcze raz zalogować. Wszyscy wstrzymują. Może coś podejrzymy. Na napięcia, tak jak jest. Na napięcia kuchniczko? I pan się czuje wypalony zawodowo? Jak najbardziej. O Boże. To taka kokieteria, tak. Proszę Państwa, ja Państwu na razie pokażę ten kurs na narzędziu darmowym i zaraz pokażę Państwu, jak można to zrobić na troszeczkę droższej wersji, aczkolwiek też niekoniecznie płatnej. Tutaj mamy założony jeden kurs, czyli wszystkie te działy tego naszego e-booka macie Państwo włożone w jeden kurs, natomiast podzielone na kolejne etapy. I tak, jeżeli byśmy sobie analogicznie do
do treści podręcznika zajrzeli. Pierwszą mamy skład chemiczny, czyli składniki chemiczne żywności. Mamy tutaj podręcznik, prezentację oraz testy. Uczeń po opracowaniu kolejnego działu, po zaznajomieniu się z wszystkimi materiałami, które są do zapoznania się, no może automatycznie się zalogować i również zaczynając naukę w pierwszej klasie szkoły zawodowej, dostaje dostęp do tej platformy. Co mu to daje? Może na bieżąco już pierwszego dnia zobaczyć przede wszystkim, jakie treści go czekają przez całą szkołę, czyli od pierwszych do ostatniej lekcji. Może sobie popodglądać i spróbować rozwiązać kolejne sprawdziany. Te narzędzie Moodle jest stosowane w praktyce, czyli młodzież niekoniecznie musi rozwiązywać sprawdziany na lekcji i na kartce, może to równie dobrze zrobić w domu, prawda? Oczywiście są tam pewne obwarowania, jest określony czas na realizację zadania. Test się tasuje sama. Ja tylko przepraszam, jedno takie pytanie. Wiadomo, że jest jeden test dla, umówmy się, cały czas. Tak. Rozwiązuje jeden, tak? A reszta tylko pyta się, gdzie ma kliknąć. Tak? No, przecież nie pan tłumaczy. Nie, tutaj i praktycznie, ja to będę, jak to w praktyce. Jeżeli dysponujemy, nie mam takie szczęście, że dysponuję pracownią, mam 12 komputerów, stoję jeden koło drugiego stanowiska, prawda? Ale mówimy w domu, tak? Bo to generalnie ma być tak, że uczeń ma się uczyć w domu, w wolnej tak. Dla siebie, najbardziej sprzyjającej. Jak najbardziej tak. I generuje mu się również ocena w domu, prawda? No dobrze. Tylko teraz pytanie powstaje, teraz problem, czy on w domu zrobił to samo, czy mu sąsiad pomógł, prawda? Więc zasada jest taka, te testy nie są po to, żeby ucznia męczyć, żeby go prześladować, żeby dawać mu gotowca. Broń Boże nie. Te testy jest tam bodajże 30 w tej chwili quizów ułożonych z zagadnień stricte zaczerpniętych z informatorów i z rzemieślniczych i OKE. Po co to jest zrobione? Po to, żeby ten uczeń za 300 razem rozwiązania tego testu musiał zapamiętać po prostu. Jeżeli ja nie jestem w stanie mu wpoić jakichś podstawowych rzeczy, to on metodą prób i błędów zapamięta to. I to jest tylko po to. Natomiast my umawiamy się na określony dzień tygodnia, czy tam po zamknięciu działów. Uczniowie siadają przy stanowiskach, odpalają wszyscy ten sam test, więc w samym czasie ten test rozwiązują. Na każdym komputerze test otwiera się w zupełnie innej kombinacji. Jest 30 sekund na dzień odpowiedzi. Mało prawdopodobne, że dwóm stanowisku obok siebie odpowiedzi to samo pytanie. Ale tak. Przepraszam bardzo, ja się też będę upierał, bo oczywiście. Taki kurs, taki test można przejść. Oczywiście później zamieniają się numery pytań, gdzieś tam pierwsze jest ostatnim, ostatnim, gdzieś tam wychodzi. Ale wystarczy sobie napisać oczywiście treść pytania. Ja wcale, już pan mówię. Już się nauczył. Jeśli mogę, tak? Już pan odpowiada. Tutaj się, jeżeli chodzi o tasowanie tego narzędzia, one się tasuje zarówno, że chodzi o układ pytań, a raz, dwa, trzy, cztery, takie odpowiedzi w obrębie pytania. Nie? Jeżeli mamy cztery, dajmy na to test wielokrotnego wyboru, mamy cztery odpowiedzi, one się również tasują. Także uczeń, co by mógł sobie zrobić, no może sobie na kartce zapisać poprawną odpowiedź. No i nauczył. Ale nam o to chodzi przecież. Nie chodzi o to, żeby testowali masowego testowania, tylko to jest jakoś sposób. Jest to forma uczenia się, pani bardzo, przez zabawę tak naprawdę. Dopóki ten uczeń jeszcze cieszy i bawi, prawda? Jest to zupełnie nowa rzecz. Ja dostaję delikwenta po gimnazjum, który nigdy w życiu z czymś takim nie miał do czynienia. I on się budzi, pierwszą rzecz nie idzie myć zębów, tylko prawda, sprawdza sobie komunikator, prawda, czy były jakieś nowe listy. Do Facebooka również możemy dojść, ale ja nie będę aż tak daleko, to jest temat na... Dalej sobie można losować pytania, tylko po prostu jak ktoś jest 30, to po prostu różne... No nie, robię bazę. Proszę Państwa, jest taka metoda dydaktyczna, że mamy tutaj wszystkie pytania i potem on niby wie wszystko, tak? Ale żeby odpowiedzieć na te pytania, musi się wszystkiego nauczyć. To jest świetna metoda, to o to chodziło, prawda? Więc nauczyć więcej. Oczywiście, proszę Państwa, oprócz testu, na który żebyś tutaj zapewnili troszeczkę, mamy prezentację, mamy materiały audiowizualne, bo jest tutaj możliwość umieszczenia tych rzeczy. Także pani chciała sukienicę, nie będę może tego tematu drążył. Natomiast do tego macie Państwo treść w postaci strony internetowej, w postaci e-booka. Macie Państwo prezentację w PDF-ie, który również robią uczniowie, bo zasada jest taka, że te materiały są
są konstruowane, może inaczej, przez uczniów dla uczniów. Ten podręcznik też powstał dla uczniów, przez ich kolegów tak naprawdę cały czas aktualniany, prawda? Tutaj również są krótkie filmy instruktażowe, które również pochodzą konkretnie z zakładu praktyk, nakręcone materiały, przykładowo produkcja ciasta drożdżowego, biszkoptowego czy też piernika. Nie będę próbował uruchamiać, bo pewnie się zawiesimy. Dobrze. Mamy wykorzystanie e-booków. Tam ja Państwu w materiałach przewrotnie napisałem e-book czy książka. Oczywiście e-book nigdy nie będzie książką. Nie warto młodzieży uszupajać tego nawyku, bo moim zdaniem jestem tak naprawdę bardzo krytycznie nastawiony do tego, co się za mną wyświetla. Uważam, że kontakt bezpośredni z człowiekiem i przewracanie kartki poślinionym palcem jest dużo bardziej żywy i wydaje mi się romantyczny w ten sposób. A ja tak, niż tego typu narzędzia. Natomiast ja wiem, że ja jestem człowiekiem starej daty i moi koledzy bądź po fachu zupełnie inaczej na narzędzia patrzą. Pokazałem Państwu narzędzie, które jest darmowe, można sobie mechanizm w takiej formie uruchomić sobie przez 20 minut za darmo. Natomiast w jaki sposób można to zrobić troszeczkę ciekawiej, natomiast nie za darmo, niekoniecznie za darmo. W moim przypadku miałem tyle szczęścia, że obracam się w środowisku branżowym i jestem związany z kilkoma wydawnictwami branżowymi. Dzięki czemu cukiernicze informatyczne. Nie, broń Boże, nie jestem informatykiem. W ogóle nie wiem, o czym mówię. Natomiast proszę Państwa, dzięki temu, że te testy są stosowane z powodzeniem przez bardzo dużo osób z branży, oczywiście w Polsce, które się przygotowują do egzaminów mistrzowskich na tej podstawie, ponieważ tak jak mówiłem, materiały są jak najbardziej poprawne. Jeżeli chodzi o treść, forma jest atrakcyjna, pytania są zaczerpnięte żywcem z informatorów OKE i z żywym liczniczych. Jest to kapitalny materiał, żeby zdać egzamin kwalifikacyjny w internecie, oczywiście w dużym cudzysłowie. Natomiast jest przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w Ostrzębiu Zdroju i prowadząc zajęcia z kandydatami do egzaminów mistrzowskich przykładowo, jak gdyby zmuszam również do stosowania tych materiałów, ponieważ z nich następnie są faktycznie podobne zagadnienia na egzaminach, przynajmniej tej części teoretycznej. Nie? Okazało się, że bardzo dużo osób z tego narzędzia korzysta i zainteresowały się profesjonalne portale branżowe, żeby u nich coś takiego zrobić. I pokażę Państwu, jak wygląda to narzędzie, tylko w takiej formie bardziej komercyjnej w takim razie. Jeszcze przemysł tu na kanale. Mamy tutaj ten adres, co pan pisze? Chyba nie. To reklama. Mistrz branży. Mistrz branży PL, ukośnik i lernik. Mistrz branży, myślnik i lernik. Muszę tak tego, ale nie widzę prawetury. Proszę Państwa, tutaj jest te same narzędzie, które Państwo mieli poprzednio, może w troszkę bardziej ubogiej wersji, jeżeli chodzi o grafikę, natomiast równie wydajne jest tam jak tutaj. Tutaj jest ten kurs w postaci już takiej bardziej komercyjnej, podłączonej do konkretnego wydawnictwa. Boczna kolumna, wyświetlają się RSS-y pobierane ze strony, jak brzydko nazwijmy, sponsora. Mamy te kursy, jeden duży kurs kwalifikacyjny, w tym momencie rozdzielony już na poszczególne mniejsze kursy, na mniejsze kubki, które odpowiadają również tym głównym działom almanachu. Cukiernictwo, tak? Pani sobie życzyła? Cały czas. Dobrze, proszę bardzo. Co taki kurs zawiera? Jesteś stała. Zarobujmy się. Wyrobimy skład. No
dobrze, ale to kto na tym zarabia? Wie pan co, kto na tym zarabia? Nie mam pojęcia. Czy na pewno... Nie pan. Na pewno nie ja. Nie mam tego z tym dodatkowa robota. Proszę pani, kto na tym zarabia? Czy na pewno rośnie oglądalność tego serwisu? Ten serwis żyje z reklam, prawda? No więc automatycznie większa ilość osób związanych z tym środowiskiem do tych materiałów zagląda, prawda? A ludzie płacą za te kursy tutaj na tym? Nie płacą. Nie, na razie. Nie wiem, jak to będzie się rozwijało w dalszym ciągu, bo na pewno ja nie wierzę w coś takiego, że ktoś komuś coś daje za darmo. Znaczy to, że ja potrafię pracować za darmo, to nie znaczy, że bo mam fioła, to nie znaczy, że to jest normalne zjawisko. Nie? Tak być nie powinno. Nigdy nie widziałam takiej albo copyright, albo CC BY tam coś. Tak, bo pani nie zobaczy, bo to jest autorskie. Słucham? Nie zobaczy pani po prostu. Ale nie, chodzi pan o prawa. Deklaruje jakieś prawa autorskie. Tak? Proszę? Jakie są prawa autorskie do tego? Nie, są. Na wolnej i tam nie przejechałem do końca strony. Oczywiście jest to, już pani pokazuje, że chodzi o kwestie praw autorskich, jak to jest u mnie. Na samym dole macie państwo odpowiednie adnotacje. Uznanie autorstwa, użycie. Tak jest. 3-0. Uznanie autorstwa, użycie. Natomiast tutaj kwestia praw autorskich jest zawsze kwestią drażliwą, bo jak pani profesor mówiłem, w tym przypadku do podręcznika treści są gromadzone przez uczniów. Pochodzą z prac dyplomowych, które mają swoje materiały źródłowe, prawda? Więc ja osobiście czuję pewien dyskomfort i konflikt taki moralny, czy na pewno w tym przypadku wszystko jest ok. Ale moim zdaniem tam powinno to użycie niekomercyjne zniknąć. Wtedy byłoby domena publiczna i byłoby jaśniejsze użycie. Bardzo się cieszę, że pani zwraca uwagę, to jest cukiernik, nie wiem, czy pani mówi. Ale to porozmawiamy. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o kwestie praw autorskich, tak jak przedmówcy wspominali, jest to temat, na którym naprawdę trzeba się bardzo poważnie zastanowić. Oczywiście, jeżeli wykorzystywane tutaj są fragmenty, czy całe rozdziały konkretnych prac dyplomowych, każdy z autorów tych prac dyplomowych na ostatniej stronie tej pracy pisze jasno na temat, że praca dyplomowa została wykonana w tym celu, aby następnie weszła w skład większego opracowania. Czy się zgodzili. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego naszego kursu cukierniczego. Co taki kurs zawiera w tym przypadku? Macie państwo, przede wszystkim jest ten sam e-book, który państwo widzieli w poprzedniej wersji. Czyli mamy dokładnie ten wycinek, który dotyczy tego konkretnego działu. Jakby ktoś miał iPada, to by to widział? Tak. Natomiast w lepszej wersji, jeżeli chodzi o iPada, jest wersja we Flashu. To można ściągnąć z tego pierwszego źródła. A ta książka to w jakim programie zrobiona została? We Flashu. Natomiast ten, co się pisze na pierwszej stronie, to jest specjalny edytor. Pokażę państwu za książkę, żeby państwo macie ochotę na troszkę techniki, to pokażę, gdzie to można sobie coś takiego zrobić. Automatycznie się to generuje bez żadnych wpływów. Wgrywa pani sobie na serwer plik, czy to w Wordzie, czy w PDF-ie i automatycznie za 5 minut ma pani do pobrania, za 5 sekund do pobrania prezentacji, tak ładnie zrobiona. Tutaj mamy wideo, studujemy, może otworzyć któreś. W tym przypadku produkuje czas drożdżowy. Jest to materiał nakręcony przez uczniów, więc nie jest to jakiś specjalnie dobrej jakości materiał, ani nie jest też specjalnie, jeżeli chodzi o nowości technologiczne na dzisiejszy czas. Natomiast jest to materiał, który uczniowie do tego dołączyli. Żywy materiał, jak to faktycznie wygląda. W przypadku technologii cukierniczej są tutaj praktycznie wszystkie rodzaje ciast w ten sposób rozwiązane. Ale można zrobić, ja nie wiem, układy scalone, można zrobić budowę komputera, czy też jakiekolwiek inne tego typu materiały. Kierowane do ucznia szkoły zawodowej. Państwo zamęczą. Ale pan mówił, jak nie ma prac dyplomowych, to w ramach przedmiotów wykonują uczniowie. Tak. Jako zadania przedmiotowe. Tak, w tej chwili
W tej chwili nie muszę już uczniów namawiać, ani specjalnie ich motywować do tego. Z tego względu, że widzą automatycznie, że to się wszystko rozwija. Tutaj nie czemuś służy, nie? Tak jest. No i bardzo fajnym zjawiskiem jest to, że udało się otworzyć taką wirtualną sieć placówek samosób pracujących. Czy to nie jest od tego szkoły, w której ja mam bezpośredni dostęp, kontakt z uczniami, tylko są to również osoby, które nigdy nie widziałem i uczniowie, które też nie znam, prawdopodobnie nigdy nie poznam. Co jeszcze? Pani pytała, w jaki sposób można sobie taką prezentację zrobić, tak? Nie. Jak się zapisać na tej nie chodzi o to wykonanie zapowiedzi na mojej prezentacji z takim fikuśnym podręcznikiem. Już mnie pokażę. Czyli najprościej wejść sobie na tą moją stronę. Państwo powinni mieć na materiałach. Z boku jest wyświetlony pasek odwołujący się do tego konkretnego zasobu, prawda? I klikając sobie w to, łączy Panią z platformą, tylko jest to ISU, gdzie jest generator, to automatycznie to generuje. I tutaj też to jest przechowywane. Pani na stronie internetowej umieszcza tylko źródło, prawda, w kodzie strony, które też jest automatycznie generowane. Specjalnie prosty edytor HTML, tylko zostawmy do źródła strony. Szanowni Państwa. Jeszcze troszeczkę gonię, bo jest o godzinie 14 już w izbie. Znaczy to jest rewelacyjne i czy nie będziemy łamać Pana praw osobowych, jeżeli, że tak powiem, podamy na Pana namiar, tylko nie wiem jaki, bo Pan właściwie zrobił cyfrową szkołę, tak? Tak jest. Teraz się wszyscy mówią, Pan zrobił szkołę, od początku do końca. Z e-podręcznikiem, e-nauczycielem, siecią i tak. Wszystkim, co ministerstwo nawet jeszcze sobie nie wyobraziło, że może to zrobić. No dobrze, to jest w takim razie jeszcze pójdę kawałek, jeżeli mogę, kawałek dalej. A jeszcze, nawet. Jeszcze ze społecznościowym uczeniem się uczniów i kulturą 2.0. Czyli celem wychowawczym, że nie jestem tylko twórcą, ale i twórcą. To nie jest, proszę Panią, już 2.0, to jest 2.1 wersja wdrożeniowa beta. Ja teraz sobie żartuję. Natomiast dlaczego akurat tak? Proszę Państwa, nie ma sensu jakikolwiek e-learning bez praktycznego odniesienia, szczególnie w przypadku szkoły zawodowej. Jeżeli ja mogę sobie cuda zrobić z tysiącami uczniów, będzie to ładnie się przewijało, ładnie wyglądało przez wszelkie możliwe czytniki czytane, ale jeżeli to nie ma fizycznego odbicia w pracy zawodowej, nie będzie to miało sensu. Tutaj wykorzystując teraz nowość tak zwany biznes, tak? Przedsiębiorstwa branżowe. Poszliśmy kawałeczek dalej z moimi kolegami, mistrzami popachów w tym momencie i założyliśmy taki twór wirtualnie, bo nie ma, to nie jest ani stowarzyszenie, ani fundacja, patrzcie, nie ma czegoś takiego, jak Mała Akademia Szkolnictwa Zawodowego. Wykorzystujemy sobie te treści, które tutaj Państwo mieli teoretyczne, w praktycznej pracy z uczniami. I tutaj również za pośrednictwem mediów, bo przecież nie dzwonimy do każdego człowieka z osobna, organizujemy duże szkolenia, które prowadzą mistrzowie świata, autentycznie, nie w cudzysłowie, mistrzowie świata zawodu, czyli są najlepsi na świecie piekarze, najlepsi na świecie cukiernicy, którzy przyjeżdżają do, nie chcę powiedzieć prowincjonalnej szkoły, ale jednak, do pracowni, którą mamy doposażoną przez firmy znowuż prywatne i możemy faktycznie młodzież uczyć. Nie tylko podawać im informacje, a również pokazywać takie rzeczy. Jeżeli państwo się interesują, to również na tej stronie, nie wiem, bo to nie jest tematem tej naszego spotkania, mogą Państwo zobaczyć, jak się może odbywać praktyczna nauka zawodu. Taka rzeczywiście, gdzie młodzież nie tylko uczy się wykonywać określone zadania, prawda, ale gdzie młodzież jest kreowana na przyszłych mistrzów zawodu. Naszą aspiracją jest to, żeby spod naszej opieki uczniowie wychodzili najlepsi na świecie. To nawet nie bójmy się tego słowa, nie regionalnie, nie ogólnopolsko, tylko ale szkoła najlepsi. Już ma takie osiągnięcia? Ma takie. Nie mówimy w tej chwili o szkole. Aha, tylko nie wiem o szkole, powiedziałem, to jest inicjatywa, która powstała z takich klub ludzi fajnych i dobrej woli, którzy korzystają z możliwości pozyskiwania środków na zewnątrz. Szkoła
Niestety nie ma takiej możliwości. Dobrze. Nawet gdyby chciała, nie może. A jeszcze pomóc. Takie pytanie w imieniu urzędników. Dobrze? Proszę się nie nastroszyć. Tylko tak. Zawsze pytają o taką rzecz. Jak wygląda zdawalność egzaminu z przygotowania zawodowego w Pana szkole? Poprawiła się przez ostatni... Jak Pan wspomniałem, trzech rodzajów. W cechu, tak. Jeżeli chodzi o największą zdawalność, tak prywatnie. Tak, bo Pan ma najlepsze wyniki, moim zdaniem, w tej chwili, obserwując te trzy typy szkoły, czyli szkołę zasadniczą taką, jak wszyscy znamy, szkołę rzemieślniczą, tam gdzie rzemieślnicy pilnują tego ucznia, i szkołę specjalną. Mhm. Więc tak, jeżeli chodzi o te trzy placówki, na pewno największą zadowolność ma szkoła rzemieślnicza. Mhm. Z tego względu, że tam rzeczywiście uczeń jest przede wszystkim uczony zawodu. Młodociani. Założeniem. Pracownicy. I teraz tutaj ten pracodawca, ten rzemieślnik, jest jak gdyby właścicielem tej szkoły, prawda? Więc on dba o tą szkołę. Zupełnie odwrócony system, no troszeczkę odwrócony system wartości i równowaga w szkole, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o zdawalność egzaminów czyladniczych, ogólnie w szkołach tak zwanych masowych, to jest 80%, czy bardzo wysoka jest. Bardzo. Także tutaj część też kryteria się obraca, bo uczniowie szkoły specjalnej są traktowani... No to jest co inny, na, w ogóle inny temat. Traktowanie. Zakres materiału, wymogi i podstawy programowe i zasady zdawania egzaminu te same, nie? No to dlatego nie wiadomo. Natomiast zdają egzamin w OKE i w praktyce na to w ten sposób do egzaminu nie podchodzą w ogóle. Taka jest praktyka bardzo, bardzo bolesna. To nie dlatego, że są nieprzygotowani. Po prostu z tym uczniem, tam przypuszczalnie do Jaworzna, no nikt nie pojedzie, a to uczeń sam tam nie dojedzie. Co z tego wynika? Nie przystępują do egzaminu. A jeżeli przystępują nawet do egzaminów i osiągają tytuł czeladnika, rzadko się zdarza, że mieli pracę. Jeżeli chodzi to jest kwestia szkolnictwa zawodowego, to w Polsce jest naprawdę... Ale to jest dramat, dlatego że są dobrymi pracownikami. Oni robią proste rzeczy, ale to... Ja może zadam pytanie trochę z innej. Ile osób pracowało przy takim kursie i ile osób potrzeba, żeby w ogóle to funkcjonowało? I teraz jaki udział Pana był w tym, czy Pan to wszystko... Jeden gest, każde pytanie. Przy tym kursie pracowała jedna osoba, I co? Dwie żony i dzieci? Ile czasu? Znaczy, dwie żony i dwoje dzieci. Może dlatego, że pan dwie dzieciastka. Takie rzeczy. Ile czasu zajęło mi skonstruowanie całości tego materiału? Zacząłem się bawić, o to powiedziałem, od przepisywania konspektów moich w 2004 roku. Końca nie widać, prawda? To nie jest, państwo, to ludzie mają ambitne plany, zrobię sobie kurs, będę fajny, nie? Będę się cieszył z dzieciakami, nie? Jeżeli tego kwiatka się nie podlewa, to on zwiędnie, nie? Tutaj każda nowinka, każdy nowy informator, który się pokazuje na rynku, każda nowa publikacja, która gdzieś tam się ukazuje w jakiejś, nie wiem, broszurze podstawowej, daje wkład do kolejnych działów, nie, do kolejnej tematyki. Kolejny rocznik ucznia wnosi zupełnie nowy temperament, jakiś zupełnie nową wizję. No świat się zmienia. To jest żywy materiał. To nie jest taki e-book albo taki kurs, który gdzieś tam się kończy. Nie? To jest żywy materiał i to w zależności teraz, jak się zmieniają roczniki, jak się zmienia, jak się Państwu pokazałem te ostatnie wersje, nie? Mogę pokazać, jak wyglądał to prędzej, nie? W postaci standardowego serwisu, nie? Po prostu. Nie? W zależności, jakie są zapotrzebowania. Nie? A ile osób na tym pracuje, no przykro mi to stwierdzić, ale sam. A ile osób jako uczestnicy tam wchodzą? W tej chwili przestałem nad tym panować, tam jest, bo te platformy sobie postawiłem trzy, z tego względu, że te narzędzie darmowe ma swoje ograniczenia, to mogę mieć maksymalnie 150 użytkowników. Ale szkolne czy prywatne? Platformy, ale nie, serwer, na którym platformy stoi. Tutaj szkoła, oprócz tego, że może dyrektor dostaje nagrodę prezydenta miasta, bo się może pochwalić, nie ma praktycznie żadnego wkładu. Znaczy ja jestem pracownikiem szkoły, się identyfikuję ze szkołą i jako w ten sposób możemy to postrzegać. Ale to leci online. To nic nie szkodzi. Ja nie mam nic do odkrycia, ja tak ostrzegałem, że tak to może wyglądać. Dyrektor może, prawdopodobnie.
Państwa, teraz to jeszcze jest inny problem, bo teraz Państwo pozwalacie to wytarza starego. No właśnie o to chodzi. Nie, proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że mi nikt nie przeszkadza. Jeżeli odczuwam potrzebę i chęć i widzę w tym sens, to robię. Natomiast bardzo fajnie, jeżeli mi nikt nie przeszkadza. Natomiast też nie do końca jest tak, że to jest tak postrzegane pozytywnie, ponieważ nie, tutaj bardzo mała jest świadomość tego, że takie narzędzia to nie jest tylko zabawka. A ma pan jakiegoś konsultanta informatycznego? To znaczy kogo, ktoś, a z czego się pan uczy? Tylko wrócona zdolności. Nie mam pojęcia. Nie, no, ale jakiegoś kolegę, koleżankę, żonę, żeby spytać. Znaczy mam żonę nauczycielkę, uczy WF-u. Nie, no, porządku, ma mnóstwo cierpliwości. Także ale żadne... No, tylko uczniowie panu odpowiada na pytania informatyczne i problemy podsuwają rozwiązania? Uczniowie? Nie, chciałem nas uciec od sformułowania, to często się jako zakończenie pojawia moich różnych tam prelekcji. Znaczy jestem może jakimś człowiekiem orkiestra, nie chcę powiedzieć, że człowiekiem renesansu, ale lubię wiedzieć dużo na różne tematy. Między innymi prezentuję Państwu akurat kwestię e-learningu, bo o tym rozmawiamy, nie? Może rozmawiać o innych tematach i też się staram się prywatnie rozwijać w różnych dziedzinach. Niby tego nie uczę, jeśli chodzi o to. Raz miałem okazję być na kursie grantowym odnośnie obsługi platformy Moodle i tak, zamieni się pan rolami prowadzącymi. Nie u Państwa, natomiast no... Okej. No. To tyle. Pan ma zajęcia w dwóch szkołach? W trzech? Tak. Teraz znowu pan to idzie do kuratora. Obecnie pracuję w trzech placówkach. Tak jak wspominałem, w Rybniku, w Jastrzębiu i w Żorach. W każdej mam po półtora etatu. I jeszcze w Izbie Rzemieślniczej. Nie, moje pytanie, kiedy pan to robi? W wolnym czasie. Znaczy zupełnie szczerze, można sobie podejść, bo wszędzie wyświetlają się godziny aktualizacji. Zazwyczaj kiedy ja to robię, znaczy mam 3-miesięczne dziecko, które chodzi spać o 22, natomiast między 22 a 3 rano. Nie, no to jest jasne. Nie mogę, bo rano mam do pracy. Pan jest dodatkowo umotywowany do rozwijania e-learningu wśród swoich uczniów, bo tylko w wersji e-learningowej można tyle uczniów obsłużyć. Tak jak tutaj mówiłem, ja jestem przede wszystkim krytykiem tych narzędzi. Bo jeżeli nie ma faktycznie, w moim fachu ten uczeń, nie wystarczy mu tylko wiadomości i umiejętności, on musi być artystą. To zawody artystyczne, tak bez fizycznego kontaktu z tym uczniem nic nie zrobimy. Będziemy mieli pewnego pracownika. Tyle. Zdrowa. Tam też nie. Dziękuję.